Witajcie. Jednym z najbardziej palących i obserwowanych tematów we współczesnym świecie jest konflikt pomiędzy Rosją a Ukrainą. W ostatnich tygodniach pojawiło się nowe i bardzo niepokojące zagrożenie w postaci użycia przez Rosję 1500-kilogramowych bomb lotniczych UPAB-1500B. To rozwiązanie rodzi nieprzewidywalne konsekwencje i ma istotny wpływ na dalszą dynamikę konfliktu. W dzisiejszym wideo opowiemy Wam o tej bombie oraz jej cechach i zagrożeniach, które ze sobą niesie. UPAB-1500B to kierowana bomba lotnicza dużego kalibru, zdolna do uderzania z dużą dokładnością w małe, nieruchome obiekty o zadanych współrzędnych. Masa bomby sięga 1525 kg, z czego 1010 przypada na głowicę. Na początku 2019 roku UPAB pomyślnie przeszedł wszystkie niezbędne testy i trafił na rosyjskie uzbrojenie, w związku z czym rozpoczęto masową produkcję. W tym samym roku odbył się pierwszy publiczny pokaz nowej broni. Podczas pokazu lotniczego MAX 2019 zaprezentowano modele UPAB-1500BE oraz inne nowości. Później bomby te brały jeszcze udział w innych rosyjskich prezentacjach. Bomba zyskała cylindryczny korpus o długości około 5 metrów i średnicy 400 mm. Kadłub ma solidną, półkolistą owiewkę dziobową i zwężającą się część ogonową. W centralnej części korpusu zamocowano cztery trójkątne elementy składanej konstrukcji. Skrzydło podzielono na część stałą i ruchomą. Ta ostatnia znajduje się wewnątrz części stałej i w odpowiednim momencie wysuwa się. Broń posiada połączony system naprowadzania oparty na nawigacji inercyjnej i satelitarnej. Główną część kadłuba stanowi odłamkowo burząca głowica przebijająca beton. Zastosowano bezpiecznik stykowy z trzema trybami zwalniania. W zależności od typu celu, detonacja następuje przez zderzenie z powierzchnią lub z określonym opóźnieniem, aby zniszczyć budynki od wewnątrz. Bombę można zrzucić z wysokości do 15 km i w odległości 50 km od celu. Odchylenie od celu nie przekracza 10 metrów, dlatego UPAB sprawdzi się w niszczeniu ufortyfikowanych celów naziemnych. Cały system posiada mechanizm przeciwzakłóceniowy. Bomba potrafi przebić betonowe fortyfikacje, eksplodować przy kontakcie lub, zgodnie z ustawionym opóźnieniem, eksplodować po dostaniu się do środka pomieszczenia. Nową broń mogą przenosić myśliwce Su-35, samoloty szturmowe Su-25 i bombowce Su-34. Zasada użycia tych bomb polega na ich zrzucaniu z wielofunkcyjnych bombowców operujących na wysokości od 8 do 12 km. Pierwsze użycie tego typu bomby odnotowano na jednym z obiektów w obwodzie Czernichowskim na Ukrainie. K-029B takie oznaczenie ujawniono na jednym z wraków w miejscu wybuchu. Pierwsze użycie tego typu bomby odnotowano na jednym z obiektów w obwodzie Czernichowskim na Ukrainie. K-029B. Takie oznaczenia ujawniono na jednym z wraków w miejscu wybuchu. Do przechwycenia tych bomb potrzebne są myśliwce F-16. Mogłyby one zestrzelić rosyjskie samoloty, zanim te zajęłyby pozycje bojowe, a także byłyby w stanie zestrzelić już zrzucone bomby. Przeciwlotnicze systemy rakietowe dalekiego zasięgu, takiego jak Patriot i SAMP-T, również mogą to zrobić, ale potrzebują one dużo miejsca i czasu. Samoloty są bardziej mobilne, przez co szybciej reagują i wzbijają się w powietrze, by przechwycić bombowce i pociski o zasięgu ponad 150 km, a ostatecznie odpędzić je, zapobiegając zrzuceniu bomb. Oprócz UPAB-1500B Rosja posiada szereg innych kierowanych i swobodnie spadających bomb różnych kalibrów o odmiennych środkach naprowadzania i innych właściwościach. Dzięki temu lotnictwo frontowe otrzymuje możliwość doboru uzbrojenia zgodnie z przydzieloną misją bojową. Jeśli muszą trafić w punkt rażenia czy też bunkier, do gry wchodzi K-029BE, a w innych sytuacjach pozostaje cały arsenał różnych rozwiązań, w tym też najprostsze bomby niekierowane. Po rozpadzie ZSRR ogromna liczba FAB-500 pozostała w rosyjskich magazynach. Dziś przeżywają one swoją drugą młodość. W trakcie modernizacji początkowo niekierowana amunicja FAB-500M62 otrzymała moduły planowania i korekcji lotu, dzięki którym można nią sterować. Co więcej, te inteligentne bomby łatwo można dozbroić.
FAB-500 wprowadzono do służby w wojskach ZSRR jeszcze w 1954 roku i w ciągu następnych dziesięcioleci dokonano w nich wielu zmian. Tak więc w 1962 roku powstała modyfikacja bomby lotniczej FAB-500M62 o niskim oporze. Była przeznaczona do transportu nie wewnątrz bombowców, ale na zewnętrznych zawieszeniach. Masa bomby lotniczej FAB-500 z głowicą odłamkowo-burzącą wynosi 500 kg. To najbardziej masywna wersja. Skrót FAB oznacza odłamkowo-burzącą bombę lotniczą, a liczba 500 to jej waga w kilogramach. W niektórych wersjach waga FAB może sięgać 2 ton. FAB-500 spada z wysokości od 570 metrów do 12 km, przy czym prędkość spadania wynosi od 500 do 1900 km na godzinę. Masa głowicy FAB-500 to 213 kg. Po jej wybuchu pozostaje lej o średnicy 8 metrów i głębokości 3. Pomimo swojej ogromnej mocy, konstrukcja bomby lotniczej wydaje się zaskakująco prosta. Jej korpus wykonano z żeliwa, tańszego od stali, ale znacznie łatwiejszego do rozbicia na fragmenty. I właśnie takimi odłamkami połączonymi z siłą eksplozji i falą uderzeniową FAB-500 razi swoje cele. W tym przypadku promień zniszczenia może sięgać nawet 250 metrów. Użycie inteligentnych rosyjskich bomb zmusza siły zbrojne Ukrainy do zmiany swojej taktyki. Wcześniej ukraińscy żołnierze ustawiali swoje pozycje snajperskie na górnych piętrach budynków mieszkalnych, a w piwnicach organizowali kwatery główne i magazyny. Po trafieniu bombą lotniczą FAB-500 straty były jednak ogromne. Teraz ukraińska armia coraz częściej stara się wykorzystywać małe kwadrokoptery. Na wyższych piętrach budynków mieszkalnych instaluje się kamery monitorujące, które przesyłają dane o ruchu jednostek rosyjskich. Użycie takiej amunicji kierowanej pozwoliło Rosji działać poza sferą zniszczenia ukraińskiej obrony powietrznej, a sama obrona powietrzna staje się celem dla rosyjskich samolotów osłonowych. W służbie Rosji znajdują się też potężne bomby lotnicze FAB-3000 i FAB-5000M, których siłę przewyższa jedynie broń jądrowa. Ta ostatnia bomba waży 5 ton i można zrzucić ją z wysokości 16 tysięcy metrów przy prędkości lotu samolotu dochodzącej do 1200 km na godzinę. Jej głównymi celami są szczególnie wytrzymałe obiekty naziemne i podziemne. Podczas eksplozji FAB-3000M całkowicie niszczy konstrukcję w promieniu około 35 metrów. Nośnikiem FAB-3000 i FAB-5000 stał się bombowiec dalekiego zasięgu Tu-22M3. Istnieje także FAB-9000, czyli inaczej bomba próżniowa ODAB-9000. Siła eksplozji wynosi 44 tony trotylu. Ufortyfikowane obiekty żelbetowe są przez nią bez problemu niszczone i to w promieniu ponad 100 metrów. Nośnik stanowi lotniskowiec strategiczny Tu-160. FAB-9000, nieoficjalna nazwa to High Power Aircraft Vacuum Bomb, była z powodzeniem używana podczas wojny w Afganistanie. Da się ją porównać z bombą US Air Force GBU-43V. Nieoficjalna nazwa to matka wszystkich bomb. Całkowita masa wynosi ponad 8 ton, przy czym materiał wybuchowy to 7100 kg, a ekwiwalent trotylu to 44 tony. Wewnątrz głównej części znajduje się płynny materiał wybuchowy. Uwolniony podczas eksplozji zapewnia eksplozję objętościową. Gwarantuje zniszczenie celów w promieniu 300 metrów. Fala uderzeniowa może uszkadzać budynki i siły wroga w odległości nawet do 1,5 km. Eksperci są przekonani, że tylko taktyczne ładunki nuklearne mogą być silniejsze od tych pochodzących z bomb lotniczych. To wszystko na dzisiaj. Jeśli to wideo Was zaciekawiło, możecie je polubić. Nie zapomnijcie też zasubskrybować naszego kanału. Do zobaczenia wkrótce!